kopciuszek oborusane popychadło. Siostra pierwsza, brzydka jak 100 diabłów. Siostra druga, brzydka jak 90 diabłów. Macocha, brzydka jak 60, stara jak 200. Więcej niż iluzjonista. Książę, bogaty, uroda nieistotna. Narrator, człowiek z dykcją. Kopciuszek jak co dzień była zajęta oddzielaniem maku od popiołu i grochu od kapusty. Poza tym szyła, sprzątała, gotowała. Słowem, była skromniejsza i ładniejsza od pralki automatycznej. Miała więcej guziczków. Natomiast siostry Kopciuszka były brzydsze, bo nie miały guziczków, tylko zamki błyskawiczne. Przez co nie lubiły Kopciuszka strasznie. Kopciuszku, ty brudasie, ty koc małuchu! Ty ofiaro, ale mi jest przykro. 5 minut drogi konikiem garbuskiem od chatki Kopciuszka mieszkał książę na zamku. Książem był kawalerem i szukał żony. Nie ma, nigdzie nie ma. Postanowił więc wydać bal, na który zaprosił wszystkie piękne panny. Siostry Kopciuszka myślały, że są pięknymi pannami, więc zaczęły się szykować na bal. No ale wróćmy do Kopciuszka. Kopciuszek nie miała prawdziwej matki, tylko zastępczą, przez co na imię jej było Macocha. Kopciuszku, niech Kopciuszek odpresuje swojej siostry na bal. Tak, pani matko. Nie mów do mnie pani matko, a jeżeli już mówisz pani matko, to mów pani matko, a nie pani matko. Tak, pani matko. No. O, ja biedna sierota. Właśnie, sierota, zapomniałam wyłączyć żelazko. Kopciuszku, ty ofiaro. Ty nie dojdo. Ty ofermo. Ale jest mi przykro. Kopciuszek bardzo się rozpłakała. Płakała, aż zrobiła się noc. Siostry z Macochą były już na balu, a Kopciuszek płakała jakby bardziej i jakby odwodniła się na śmierć. Ale co to? Pojawiła się wróżka. Chyba dobra. Płaczesz? Tak, matko chrzestna. Nie mów do mnie matko chrzestna, ale jeżeli już mówisz, to matko chrzestna. Nie mów matko chrzestna, tylko matko chrzestna. Tak, matko chrzestno. No, chcesz iść na bal? Tak. To ręce do góry. Spryskuje sukienkę Kopciuszka lakierem w kolorze ładnym. Wróżka za pomocą sobie tylko znanych sposobów zamienia brzydką sukienkę Kopciuszka w ładną sukienkę Kopciuszka. A teraz idź na bal i za mąż. I za mąż. A buty? A buty też. O, jakże ci jestem wdzięczna w tym ubranku. Tylko pamiętaj, o północy lakier opadnie. I pobiegła Kopciuszek na bal w butach, rozluźniając bezwładnie sznurówki, które w krytycznym momencie pękną, co umożliwi wyskoczenie z butów, zmianę stanu cywilnego. Tymczasem na balu.
czy ta wredna matka ze siostrami już przyszła? Tak, książę. A tamta wredna z matką i siostrą? Tak, książę. A tamta wredna z siostrą i matką? Tak, książę. To idę spać. Jeszcze nie. A która godzina? Za 5:12. Tańczmy, tańczmy, bo mam mało, szybko, bo mam mało czasu. Jesteś Kopciuszką. Kopciuszkiem. To może byśmy tam gdzieś wyszli. A która godzina? 12:00. To lecę. A bucik? Książę bardzo się zdziwił i poszedł spać. Nazajutrz w domu Kopciuszka, jakby się zmieniło. Kopciuszku, chcesz czekolady? Chcę. To się kup! Ale jest mi przykro. Tymczasem książę biegał po mieście i przymierzał bucik wszystkim kobietom. Pierwszą... Zabierdzie. Tam do dziewczyn. Padł do domu Kopciuszka i dalej się przymierzać bucik. Na macochę. Za mały, na pierwszą siostrę, za mały, na drugą siostrę, w sam raz. Czy to twój bucik? Nie, ale pasuje. To weźmy ślub. I wzięli. Ale jest mi przykro. Odsuńcie się trochę od tego. Dziękujemy.